W chwili, kiedy tu siedzę przed Państwem, tematem numer jeden w kolorowych pismach i w gazetach jest to, co dzieje się w zachodniej Europie, zwłaszcza we Francji. Fala strajków, jeden po drugim. Teraz jeszcze nie wiem, jak to się zakończy, ale pewnie się zakończy zwycięstwem strajkujących. I to jest ciekawa kwestia. To jest kwestia, która dotyczy nie tylko Francji, która dotyczy także Polski, a która w ogóle dotyczy współczesnej demokracji. Czy ona przypadkiem nie okazuje się pułapką? Takie pułapki historyczne pojawiają się od czasu do czasu. Pamiętam, jak mój wykładowca historii jeszcze na studiach uczył mnie, że gdyby nie było dyktatury w państwie Polan, to nas by dzisiaj nie było. Bo istniały plemiona Słowian Połapskich, które tworzyły wtedy, 1000 lat temu, równie silne państwa jak państwo Mieszka I, ale niestety dla nich były to państwa demokratyczne. A państwa demokratyczne nie mogły podjąć zasadniczej, historycznej decyzji o przejściu na chrześcijaństwo. Choćby dlatego, że w demokracji dużo miało do powiedzenia lobby pogańskich kapłanów, którzy oczywiście nie byli taką decyzją zainteresowani. Dlatego dzisiaj już nikt nie pamięta, że Berlin się kiedyś nazywał Kopanicą. Natomiast w Poznaniu Mieszko I, który rządził, powiedzmy sobie szczerze, zamordystycznie, po prostu nakazał przejść na nową religię. Wszyscy przeszli i dzięki temu Polska istnieje. Owoż te państwa Słowian Połapskich demokratyczne wpadły w pułapkę, w której nie mogły podjąć decyzji koniecznej do dalszego istnienia. Co to może mieć wspólnego ze współczesnymi demokracjami? Ano to, że w takiej Francji nikt z fachowców, nikt z ekonomistów nie ma wątpliwości, że jeśli to państwo nie ma podupaść cywilizacyjnie, nie ma w najbliższym czasie zbankrutować i zejść do poziomu podrzędnego państwa, to musi dokonać gruntownej reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Ale właśnie tej reformy nie można dokonać, ponieważ nikt nie chce, żeby odbierano mu emerytury. W związku z czym zgodna opinia profesorów ekonomii nie przekonuje w najmniejszym stopniu wyborców, którzy po prostu wychodzą na ulicę, kładą się w poprzek dróg, obrzucają gmachy publiczne różnymi przedmiotami i mówią, nie, po naszym trupie nie zgodzimy się. Można oczywiście, tak jak próbuje to w tej chwili rząd francuski robić, nie liczyć się z opinią ulicy, ale nie można w demokracji nie liczyć się z opinią wyborców. Nie tak gwałtownie przechodzi ten proces w Niemczech, ale tu też żaden fachowiec nie ma wątpliwości, że Niemcy podupadają i będą podupadać, jeżeli nie wycofa się państwo ze swoich funkcji opiekuńczych. I znowu, nie może się ono z nich wycofać, ponieważ obywatele przywykli do tego, że dostają bardzo wysokie socjale, że dostają bardzo wysokie zasiłki, że będą mieli wysokie emerytury, nie chcą z tego zrezygnować. Nie jest chyba przypadkiem, że wzorcowa reforma emerytur i ubezpieczeń społecznych, która zdaniem fachowców najlepsza, która została w ostatnich latach dokonana, to reforma chilijska, ponieważ generał Pinochet ze względów wiadomych nie musiał, wpuszczając do rządów chłopców z Chicago, absolwentów chicagowskiej ekonomii, nie musiał liczyć się z tym, co powiedzą na to jego wyborcy i nie musiał zdobywać poparcia społecznego. To wszystko jest bardzo ponure, szczególnie dla nas w Polsce, skoro 50% Polaków obdarzonych prawem głosu według rozmaitych badań nie potrafi nawet czytać, cóż dopiero mówić o zrozumieniu ekonomicznych argumentów, i skoro w każdych kolejnych wyborach mamy do czynienia z falą populizmu. Wcześniej ona jeszcze była zbierana przez partie, które miały dwie twarze i po wyborach pokazywały tę lepszą, bardziej europejską, cywilizowaną. No, nie wiadomo, jak będzie w wyborach następnych. No, ale żeby to nie brzmiało aż tak ponuro, to z drugiej strony była Margaret Thatcher, był Ronald Reagan. Byli to politycy, którzy zdołali te, wydawałoby się niemożliwe do przeprowadzenia we Francji czy w Niemczech, zmiany przeprowadzić. Wszyscy się zastanawiają, w jaki sposób oni to zrobili, w jaki sposób zdobyli społeczne poparcie i czy to jest do powtórzenia w innych krajach. Ponieważ Ronald Reagan mógł zdławić strajki kontrolerów lotniczych, a w Stanach Zjednoczonych kontrolerzy lotniczy w kraju, gdzie cały ruch osobowy odbywa się właściwie za pomocą samolotów, to grupa zawodowa znacznie ważniejsza niż w jakimkolwiek kraju europejskim. Dlatego Margaret Thatcher mogła zdławić bardzo długotrwały i uciążliwy strajk brytyjskich górników. Dlatego, że zawsze mieli za sobą poparcie większości.
Dlaczego mieli to poparcie większości, to jest pytanie, na które żaden komentator życia politycznego tak naprawdę odpowiedzieć nie potrafi. Wydaje nam się, że być może dlatego, iż byli po prostu politykami z prawdziwego zdarzenia, typem przywódców. Nie byli to politycy, którzy trwożliwie patrzą w sondaże i starają się zrobić to, o czym nie narażą się opinii publicznej, ale byli to przywódcy, którzy wychodzili do swoich wyborców, mówiąc: to i to trzeba zrobić, bo to jest dobre dla kraju. To i to trzeba przeforsować, nawet jeśli są silne grupy przeciwne tym planom. Uwierzcie mi, wiem, co robię. Robię to dla naszego wspólnego dobra. Tym sposobem zdobyli sobie zaufanie. Ale być może mogli sobie zdobyć to zaufanie tylko dlatego, że te kraje, Wielka Brytania i Ameryka, nie posunęły się zbyt daleko w dziele budowy socjalizmu i państwa opiekuńczego. Bo różnica między nami, Polakami, a Amerykanami jest taka, że w Ameryce bardzo niewielu ludzi jest uzależnionych finansowo od pomocy państwa. Natomiast Polska pod tym względem bardziej przypomina Francję. Jesteśmy klientami władzy, żyjemy z pieniędzy, które daje nam władza i powstaje pytanie, czy w ten sposób demokracja rzeczywiście jest demokracją, czy przypomina troszkę dawną, magnacką Rzeczpospolitą, gdzie owszem panowie bracia mieli wszelkie prawa demokratyczne, ale większość z nich siedziała w kieszeniu tego lub innego magnata, tak jak my dzisiaj należymy do rozmaitych grup interesów, w ten czy inny sposób zainteresowanych budżetem państwa. Nie udzielę państwu żadnej odpowiedzi na to pytanie, bo jest to temat do przemyśleń. Demokracja sprawdza się doskonale, ale tylko tam, gdzie ludzie są niezależni materialnie. I tym lepiej się sprawdza, im większa część społeczeństwa jest niezależna materialnie. Gdzieś jest natomiast próg tej liczby, tej części wyborców, którzy materialnie są uzależnieni od polityków, po przekroczeniu którego to progu demokracja ma duże szanse stać się pułapką, a państwo demokratyczne ma duże szanse stać się państwem, które o własnych siłach nie jest się w stanie zmienić i zreformować, tak jak nieszczęsne państwa naszych pułapskich, słowiańskich przodków.